Natychmiast zareagował na tą możliwość wskoczenia w tą przestrzeń wolną między zawodnikami i przeszedł na trzecią pozycję. No i drugi wyścig przed nami, drodzy Państwo, na który czekamy z wielką uwagą, dlatego że pokażą nam się ci nowi zawodnicy, zarówno Edward Kennett, jak i Maxim Łobzenko. Edward Kennett to jest zawodnik ścisłej angielskiej czołówki, zresztą otrzymał powołanie do kadry Wielkiej Brytanii na drużynowy Puchar Świata, awansował do półfinału kwalifikacji do Grand Prix, no i prosto z tych kwalifikacji pojechał do Leszna na trening. To jest wicemistrz seniorów Wielkiej Brytanii z lat 2008-2009. No a jeśli chodzi o Maxima Łobzenkę, pochodzi z Bałakowa, tam startuje w Turbinie Bałakowa, ma 19 lat, tyle skończył w marcu tego roku. No i postanowili działacze z Wrocławia podpisać z nim aż 3-letni kontrakt. Zostanie Maxim Łobzenko teraz przez miesiąc we Wrocławiu, będzie tutaj mieszkał, będzie trenował i to ma być taka inwestycja w przyszłość wrocławskiego klubu. No a co z tego wyjdzie, to się zobaczy, tak mówią trenerzy Baron oraz Jasek. Ciekawa próba, troszeczkę wymuszona okolicznościami. Adam Schilz tutaj przeszedł trybunał przed nami, przed chwileczką o kulak, no więc nie może na razie jeździć. Kenneth Bier, Janusz Kołodziej, Maxim Łobzenko i Edward Kenneth. Startę do wyścigu drugiego dzisiejszego spotkania. Ależ ten start nierówny, no i z przodu. Aj, nie, panowie, wracamy. Ten start nie spodobał się sędziemu i będziemy mieli powtórkę. Chodzi na troszkę sytuacja. Wykorzystał tą walkę, że tak powiem, przed taśmą Janusz Kołodziej dla siebie. Sędzia uznał, że start nie był równy. Wydaje mi się, że bardziej wygląda sędziego. Tutaj, o co tak naprawdę chodzi? No Janusz w walce z Kennethem na, że tak powiem, reakcję startową wygrał tą potyczkę zarówno z sędzią, jak i z Kennethem. Wstrzelił się w taśmę i sędzia uznał, że start jest nierówny. No, tutaj widziałbym raczej takie niedopatrzenie ze strony sędziego, że dał się wmanewrować w tą walkę między zawodnikami. Kenneth Bier, mam takie wrażenie, troszeczkę ślizgał się na tym starcie. Popatrzmy. No, nie było to tak, że jak taśma ruszyła do góry, to zawodnicy stali nieruchomo. Bo miałem wrażenie, że Kenneth Bier tak troszkę się ślizgał i potem strzelił się w moment startu Janusz Kołodziej. Prowodyrem był Kenneth, Janusz zareagował na ruch Kennetha, a sędzia zareagował na ruch Janusza i to spowodowało puszczenie taśmy. Sędzia poczuł się jakby chyba wprowadzony trochę w błąd, nie do końca regulaminowo to ocenił i stąd decyzja o przerwaniu wyścigu. No cóż, dużo mamy takich dyskusyjnych, wręcz kontrowersyjnych sytuacji, kiedy zawodnicy nierówno startują. Ta sytuacja akurat, powiedzmy, mieści się w jakichś ramach, aby przerwać ten wyścig. Ale zdarza się, że zawodnik rzeczywiście refleksowo stojąc w miejscu idealnie wstrzeli się pod taśmę i wtedy sędzia dostrzega to jako coś nie fair, nie regulaminowego, a wtedy to już jest naprawdę sprawa dyskusyjna, kiedy zawodnik wykorzystuje swój refleks, czy wyczucia jakiś instynkt i idealnie wchodzi pod taśmę, stojąc w miejscu w momencie puszczenia sprzęgła. Znaczy spuszczania taśmy. Wracamy zatem jeszcze raz na pola startowe. Kenneth Bier podjeżdża teraz w kasku niebieskim. Maxim Łobzenko z kolei w piątek dotarł do Wrocławia. Godziny się przespał, uczestniczył w treningu. Wczoraj troszkę dłużej pojeździł. Dobre starty ma podobno. To pokazał na treningach, no ale co będzie dalej, zobaczymy. Bier, Kołodziej, Łobzenko, Kenneth. A więc panowie, powtarzamy wyścig drugi. Prowadzi Janusz Kołodziej, na pewno będzie atakował po zewnętrznej. Łobzenko jednak z tym, no i Kenneth Bier, ale ciasno jedzie bardzo, a Janusz Kołodziej za nim. No ale Bier wie, co robi tutaj na wrocławskim owalu, zna to bardzo dobrze. Edward Kenneth utrzymuje się na trzecim miejscu za Januszem Kołodziejem, a gdzie jest Łobzenko? No Łobzenko jedzie znacznie dalej, ale to też można było przewidzieć. Łobzenko daleko z tyłu, taki spięty troszeczkę Rosjanin na motocyklu, no ale tutaj Kenneth Bier robi co może z tyłu, no prowadzi, robi to, czego wymaga się od prawdziwego lidera drużyny. Czwarte okrążenie, no i pewnie Kenneth Bier dowiezie te 3 punkty. Już Janusz Kołodziej ma za dużą stratę, aby zaatakować. No tak, a więc remisowo to wszystko się kończy.
A więc generalnie chyba gospodarze mogą być zadowoleni. Kenneth Bier zrobił swoje, wygrał z duetem Kołodziej i Edward Kenneth, a Łobzenko na miejscu czwartym. Bier, Kołodziej, Kenneth, Łobzenko 3-3 i prowadzą gospodarze po dwóch biegach 7-5. Powtórka startu pokazała tutaj troszeczkę zbyt wysoko podniesione koło Janusza Kołodzieja, stąd stracił ten wcześniej wygrany start, już tam nie wyszedł, bo mamy powtórkę, Kenneth lepiej wyszedł na tym starcie, tutaj zbyt wysoko troszkę podniesiony motocykl Janusza, spowodował stratę w stosunku do Kennetha, Kenneth Bier wykorzystał tą sytuację, wyszedł od razu na prowadzenie, wcisnął się w krawężnik, nie zostawiając żadnej luki Januszowi Kołodziejowi, by ten nawet czasami nie przejechał pod jego lewym łokciem, znany oczywiście z tego właśnie. Bardzo wręcz szalejący momentami Janusz Kołodziej, rozpędzający się za Kennethem Bier, był bardzo blisko, długo był bardzo blisko, jednak Kenneth Bier doskonale tutaj zna ten tor i wie, którędy te motocykle należy puszczać, by nie pozwolić sobie na wyprzedzenie. Bardzo ładnie z tyłu jechał Edward Kenneth, który trzymał się Janusza Kołodzieja, wręcz obserwował tą walkę, w pewnym momencie nawet szukał dla siebie miejsca na samym początku, w początkowej fazie wyścigu, później jednak troszkę ta przewaga zawodników poprzedzających go zwiększyłaś.